Znajdujemy się obok wielkiej lampy górniczej, dużo większej niż występuje w oryginale, czy występowała w oryginale, która pierwotnie symbolizowała powstanie nowych Tychów, pierwszego osiedla w planowanych nowych Tychach. Od czego to się zaczęło? Budowa zaczęła się w 1951 roku. Zapadła decyzja na najwyższych szczeblach naszej władzy ludowej o tym, że powstanie w tym miejscu nowe miasto, nowe socjalistyczne miasto, nowe Tychy. Tutaj zamieszkają robotnicy, którzy będą pracować w sąsiednich zakładach przemysłowych. I rozpoczęła się ta budowa od tego osiedla, na którym w tej chwili się znajdujemy, czyli nazwanego osiedlem A. Później rozpoczęły się kolejne budowy kolejnych osiedli w cyklu takim alfabetycznym, ale pierwszym osiedlem Nowego Miasta było właśnie to osiedle, na którym teraz jesteśmy. Oczywiście jest to pasjonujący temat, powstanie zupełnie nowego miasta. Natomiast my będziemy tak powoli dochodzić do sportu, dlatego że o tym jest wystawa w Muzeum Miejskim. Ja chciałem zapytać, czy przed tą rewolucją swego rodzaju sportową i nie tylko, jeżeli chodzi o budowę zupełnie nowych miejsc dla mieszkańców, czy coś przed sprawami związanymi z Polonią i z innymi dyscyplinami sportu działo się w Tychach? Tak, działo się przed wojną. W latach 30. został zbudowany w Tychach kompleks sportowy na terenie późniejszego stadionu Polonii Tychy. Może Tychy nie były wtedy jakimś ważnym ośrodkiem sportowym, ale rzeczywiście przyciągały do siebie tym, że miały i boisko piłkarskie, i kąpielisko, na którym można było trenować pływanie. Był tutaj kort tenisowy, restauracja. Dlatego też do Tychów przyjeżdżały, szczególnie w weekendy, wycieczki z całego Śląska, żeby się wykąpać, żeby pograć w piłkę, pograć w tenisa. I dlatego Tychy wtedy już mogły poszczycić się pewnymi obiektami sportowymi, które dopiero po wojnie, od lat 50. zaczęły być rozbudowywane. To jeszcze tak zapytam z taką nutką ciekawości dosyć dużą, czy coś z tych lat przedwojennych związanych z infrastrukturą sportową w Tychach zostało? Niestety nic nie zostało. Jeszcze w latach 60. istniały resztki restauracji, która znajdowała się przy stadionie. Natomiast jeśli będziemy się chcieli upierać, to oczywiście murawa boiska obecnego na osiedlu A znajduje się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie przed wojną kopali piłkę piłkarze KS Tychy, Klubu Sportowego Tychy. Oczywiście zjawimy się w tym miejscu, ale teraz zapraszam i Ciebie, i wszystkich tych, którzy nas oglądają, po to, żebyśmy weszli na osiedle. No i zaczęli tą przygodę ze sportem lat 50. No chodźmy, zapraszam. Znajdujemy się na ulicy Władysława Andersa. Kiedyś nazywała się? Kiedyś nazywała się i przez długie lata była ulicą Lenina. No i teraz chciałem zadać pytanie, w sumie rozumiem, że być może trochę szalone, ale co my tu robimy? Ha, dobre pytanie i wcale nie takie szalone. Przy ulicy Lenina znajdował się ten najważniejszy kompleks sportowy z boiskiem, ze stadionem, ale także ulicą Lenina przebiegały różnego rodzaju wyścigi, czy to kolarskie, czy motorowe. W 1963 roku właśnie ulicą Lenina przebiegała bodaj pierwsza tej rangi impreza sportowa w mieście, eliminację Mistrzostw Polski w rajdach samochodowych. To była rzeczywiście bardzo prestiżowa impreza dla naszego miasta.
Rok wcześniej te zawody odbyły się w Gliwicach, ale organizatorów urzekły podobno szerokie ulice naszego miasta o bardzo dobrej jakości, dlatego zdecydowali, że samochody i motocykle będą ścigały się ulicami naszego miasta. Pętla wynosiła kilka kilometrów. I my teraz troszkę wolniej niż te samochody, czy nawet rowery, odtwarzamy, można powiedzieć, to wydarzenie, tak? Bo idziemy dokładnie tą samą ulicą, którą pędziły wiele lat temu bolidy i motocykle, nawet osiągając prędkość około 150 km na godzinę. W tych rajdach uczestniczyli kierowcy, którzy później zapisali się w historii sportu motorowego, no chociażby Otto Bartkowiak, tyszanin, późniejszy wielokrotny mistrz Polski w rajdach samochodowych. Chciałem zapytać tak a propos wystawy, dlatego że wiem o tym, że ostał się w sposób niemal cudownie objawiony wam, muzealnikom, dokument z tego czasu. Tak, to jest olbrzymi powód do dumy i chwały. Jeden z mieszkańców miasta podarował nam bowiem szpule filmowe, mówiąc, że na tych szpulach podobno są jakieś materiały dotyczące sportu, kręcone przez jego ojca. Okazało się po digitalizacji, że znajduje się tam kilkuminutowy fragment wyścigów kolarskich i właśnie samochodowych z tych zawodów z 1963 roku. Absolutny ewenement i bardzo się cieszymy, że ten film trafił do naszych zbiorów. Super. Idziemy dalej, bo to nie jest ostatni punkt naszej wycieczki. Idziemy dalej. W latach PRL-u, szczególnie wczesnego PRL-u, sport narodowy w Polsce. Kolarstwem, a dokładnie wyścigiem pokoju, pasjonowały się rzeczywiście tysiące mieszkańców naszego kraju. Nie bez powodu, bo peleton przejeżdżał przez wsie, miasteczka polskie, no i budził ogromne emocje ze sprawą sukcesów polskich kolarzy. Na naszej wystawie mamy m.in. rower wyścigowy marki Jaguar, słynny polski rower zarezerwowany właśnie dla najlepszych kolarzy. Przy tym rowerze zaprezentowana została niebieska koszulka z picassowskim gołąbkiem pokoju na plecach. To jest niebieska koszulka przodowników klasyfikacji drużynowej wyścigu pokoju. Klasyfikacja drużynowa dla reprezentantów obozu socjalistycznego jako przejaw triumfu kolektywu była zawsze bardzo ważna. Szczególnie kolarze radzieccy cenili sobie zwycięstwo w tej klasyfikacji drużynowej. Ta koszulka należała do wybitnego kolarza polskiego Józefa Gawliczka i pochodzi z roku 1963 roku. Wtedy właśnie polska drużyna przez wiele etapów prowadziła w klasyfikacji drużynowej. Niestety na etapie w Niemieckiej Republice Demokratycznej straciła całą przewagę, spadła na czwarte miejsce. Józef Gawliczek uprosił kierownika drużyny, aby ten podarował mu tę koszulkę. Ona jest już mocno sprana, ze śladami wylanej kawy na plecach, ale bardzo cenna, bo autentyczna. W ogóle wyścig pokoju, tak jak powiedziałem, była to impreza sportowa budząca ogromne zaangażowanie i wśród sportowców, i wśród kibiców. Znajdujemy się w tej chwili w miejscu, gdzie, tym historycznym miejscu, gdzie można powiedzieć narodził się współczesny sport w Tychach. Tak, na miejscu przedwojennego kompleksu sportowego pod nazwą Stadion Tychy w latach 50. został przebudowany ten obiekt. Stworzono tutaj stadion piłkarski z trybunami, z zapleczem szatniowym. No i tutaj swoje mecze rozgrywa Polonia Tychy, zespół błąkający się pomiędzy A-klasą a B-klasą, ale przyciągający na trybuny mieszkańców osiedla i osiedla A, i osiedla B,
którzy no, tym sposobem mieli jedyną rozrywkę piłkarską w mieście. Powiedzmy może trzy słowa czy na temat zabudowy tego miejsca. Przed wojną, no i w latach 50., bo rozumiem, że przed wojną był tutaj już i basen, tak? Jeżeli się nie mylę oczywiście. Tak, przed wojną było boisko. Boisko oczywiście bez trybun. Widzowie przychodzili, stali wzdłuż linii. Ale ogrodzone było. Oparkanione, tak, było oparkanione. A obok było kąpielisko właśnie w tamtym miejscu. Była tutaj jeszcze restauracja z kręgiem tanecznym, ze strzelnicą, z kortami tenisowymi. To wszystko tworzyło kompleks sportowy. Po wojnie zaczęło to marnieć i tak jak mówię, w 1957 roku mniej więcej przywrócono do stanu używalności ten obiekt, ale już w okrojonym składzie. Składowymi głównymi tego kompleksu był stadion piłkarski i basen. Stadion piłkarski. Zatrzymajmy się na chwilkę w tym miejscu, bo dokładnie tutaj doszło do takiego ważnego spotkania piłkarskiego między Polonią Tychy a Górnikiem Zabrze, naszpikowanym wtedy przecież absolutnymi gwiazdami polskiej piłki. Niesamowita historia, no bo skąd nagle drużyna z A-klasy, grająca na co dzień zespołami z Mikołowa, z Orzesza, z Łazisk, mierzy się z mistrzem Polski aktualnym, Górnikiem Zabrze, zespołem pełnym reprezentantów Polski. Jak mogło dojść do takiego meczu? Ciekawe pytanie, a odpowiedź brzmi Alfred Kokot. Alfred Kokot był wtedy trenerem Polonii, a w przeszłości piłkarzem związanym z Górnikiem Zabrze i poprzez jakieś znajomości, układy towarzyskie doprowadził do tego, że piłkarze Górnika zgodzili się przyjechać na jeden towarzyski mecz do Tychów. Mówiono, chyba w żartach, że mieli obiecaną beczkę piwa, którą rozpili zaraz po zakończeniu meczu. Browary zobowiązują. Tak, oczywiście, ale najprawdopodobniej chodziło o takie względy towarzyskie. Ale wiem, że po meczu rzeczywiście przygotowano piwo dla piłkarzy Górnika. Mecz wzbudził ogromne zainteresowanie. Stadion pękał w szwach, a i przebieg meczu był bardzo dramatyczny. Polonia do ostatnich minut wygrywała 3-2 i wreszcie gol Ernesta Pola, słynnego bombardiera, przesądził o tym, że Górnik nie skompromitował się i zdołał zremisować A-klasową Polonią 3-3. Wiemy, ile osób przyszło na to spotkanie? Mówi się o liczbie 2-3 tysięcy widzów. Wtedy oczywiście publiczność była mierzona metodą na oko, ale tak jak mówię, to było wydarzenie dla całego miasta. No to odwróćmy się teraz na chwilę plecami do kamery głównej, zobaczmy na to boisko i wyobraźmy sobie te 3 tysiące około widzów, które weszły tutaj i lokowały się między parkanami okalającymi ten obiekt, a płytą samą boiska i którzy tak w szaleńczy sposób kibicowali, mam wrażenie, nie tylko Polonii, ale też i tym gwiazdom z Górnika. Musieli kibicować gwiazdom Górnika. Telewizor to jeszcze wtedy była rzadkość, więc Ernesta Pola, Stefana Floreńskiego czy Huberta Kostki kibice znali tylko z gazet, z opisów prasowych, a tutaj mieli ich na wyciągnięcie ręki. Wspaniałych piłkarzy, jedynych w swoim rodzaju, więc z pewnością dla kibiców, a i dla samych piłkarzy było to ogromne przeżycie. Jak rozmawiałem z dawnymi polonistami, którzy uczestniczyli w tym meczu, to jeszcze dzisiaj, kilkadziesiąt lat później, oni potrafią opisać wszystkie swoje akcje, jak padały bramki, kto strzelił, komu podał, jak zachował się piłkarz Górnika. Przygoda na całe życie. Pod koniec lat 40. decyzją biura politycznego Partii Komunistycznej w zakładach pracy, w szkołach, w jednostkach wojskowych czy milicyjnych powstały koła sportowe, które zamieniły dotychczasowe kluby sportowe. Wszystko to miało służyć umasowieniu mieszkańców kraju, który walczył o jak największy dobrobyt. Nie inaczej było w Tychach. W Tychach powstały koła sportowe pod nazwami Budowlani, Górnik, Spójnia, Sparta, Jedność. Jednym z kół sportowych, który występował z pewnymi sukcesami, było koło sportowe Jedność Tychy. Piłkarze Jedności grali w klasie B z niewielkimi, jak powiedziałem, sukcesami. Potem
z tych kół sportowych powstała Polonia Tychy, która od 1957 roku zawładnęła sportowym krajobrazem naszego miasta. Znajdujemy się teraz w centrum osiedla A, czyli tego pierwszego osiedla Nowych Tychów historycznego. Sprowokowało to mnie do tego, aby porozmawiać nie tylko o piłce nożnej, ale w ogóle o sporcie z lat 50. Jakie jeszcze inne dyscypliny w Tychach zaczęto uprawiać? Co tu się działo? Piłka nożna była dominującym sportem, ale tak, rzeczywiście były również inne dyscypliny sportu, które miały zaktywizować mieszkańców osiedla i miasta do uprawiania sportu. Sama Polonia Tychy, oprócz piłki nożnej, posiadała jeszcze sekcję kolarską, siatkówki i tenisa stołowego. Wcześniej, zanim jeszcze powstała Polonia Tychy, na terenie osiedla działały koła sportowe, Budowlani czy Górnik. One również zapraszały mieszkańców miasta, a także budowniczych tego osiedla, którzy mieszkali w pobliskim miasteczku barakowym, aby uprawiali sport. Nie zawsze się to udawało, szczerze mówiąc. Te koła sportowe powstawały, znikały, znowu powstawały. Szczerze mówiąc, robotnicy, którzy budowali tyskie osiedla, nie za bardzo mieli po pracy chęci, czas i zdrowia, aby uprawiać sport. No dobrze, ale czy któraś z tych dyscyplin, o których teraz rozmawialiśmy, które padły w naszej rozmowie, szczególnie w jakiś sposób odcisnęła piętno na Tychach? Czy jest w ogóle takie stwierdzenie w jakiś sposób uprawnione? Ja myślę, że chyba kolarstwo stało się taką popularną dyscypliną sportu, zresztą nie tylko w Tychach, to był czas wyścigów pokoju i olbrzymiej popularności tej dyscypliny sportu, dlatego i na osiedlu, i w innych częściach miasta często rozgrywano amatorskie wyścigi kolarskie, a jeśli chodzi jeszcze o inną dyscyplinę sportu, no to muszę wspomnieć, że na tym osiedlu wychował się i mieszkał przez wiele lat wybitny sportowiec, medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów, Grzegorz Ciura. Skoro mówiliśmy, padło przed chwilą takie stwierdzenie, że najpopularniejszym sportem, no mimo wszystko, była jednak piłka nożna, to ja proponuję, żebyśmy się udali w pewne miejsce, które upamiętnia ten, powiedzmy sobie, może nie najwcześniejszy, ale bardzo wczesny okres piłki nożnej, historii piłki nożnej na terenie miasta Tychy. Kiedy w Polsce nastąpiła stalinizacja sportu, kultura fizyczna została z grubsza podzielona na strefy sportów popieranych i co najwyżej tolerowanych. Te sporty popierane to były dyscypliny sportu masowe, w których mogła brać udział duża liczba uczestników, które gwarantowały sukcesy międzynarodowe, także medale na Igrzyskach Olimpijskich i które można było dość tanio uprawiać. Takie sporty to na przykład widoczny na obrazie olejnym Wawrzyńca Chorembalskiego bieg na przełaj, sporty związane z lekkoatletyką, oczywiście takimi sportami były sporty siłowe, sprawnościowe, a także kolarstwo i piłka nożna, która była sportem oczywiście powszechnym i najbardziej popularnym. Z drugiej strony zostały usytuowane sporty, nazwijmy je tolerowane. To były sporty z takim burżuazyjnym rodowodem, jak golf, bilard, tenis, jeździectwo, automobilizm. Na obrazie na korcie Stanisława Krzyształowskiego widać dwóch tenisistów uprawiających ten królewski sport. Do tenisa wtedy państwo nie dokładało. Uprawiali go jedynie ci, których stać było na wynajęcie kortu i na zakup sprzętu. Jeszcze różnica była taka między sportami popieranymi a tolerowanymi, że w tych sportach z rodowodem burżuazyjnym
polski sport nie miał właściwie żadnych szans w starciach międzynarodowych. A polski sport za czasów stalinowskich nie lubił porażek. Piłka nożna, spać nie można, jest takie hasło popularne. No i tutaj, tak jak już to mówiliśmy wielokrotnie, piłka nożna najważniejszy, najpopularniejszy sport w Tychach, na Śląsku i w Polsce w ogóle. Jesteśmy w pewnym miejscu, które, powiedziałbym, mówi o tym samym sobą, całym sobą. Co to za miejsce? Widzimy tutaj mural, który 3 lata temu, w 2017 roku, zaprojektował i wykonał artysta z Warszawy, Paweł Ryszko. On nawiązuje do tej starej Polonii Tychy z 1957 roku, która była bardzo ważnym klubem dla miasta i dla tego osiedla, ponieważ ona integrowała i tych starych mieszkańców miasta, i tych nowych, którzy przyjechali tutaj za pracą. Bo ci młodzi Tyszanie mieli już pracę, mieli mieszkania i potrzebowali jeszcze czegoś dla rozrywki, a sport był wtedy najtańszym sposobem na rozrywkę. Rozumiem, że klub był klubem, który miał, nie powstał po to, żeby od razu odnosić sukcesy tak duże jak Górnik Zabrze, czy jeszcze jego starsi bracia futbolowi ze Śląska, ale spełniał taką funkcję społeczną bardziej. Ale jednak mimo wszystko ten aspekt sportowy jest ważny. Może byśmy coś na ten temat powiedzieli. Tak, Polonia Tychy nie miała ambicji oczywiście zawojowania Mistrzostw Polski w piłce nożnej. Od tego były kluby z Sosnowca, z Zabrza, z Katowic czy z Chorzowa. Ona miała funkcję integracyjną. Starzy zawodnicy, pewnie już dzisiaj idealizując tamte lata, wspominali często, że to był klub kolegów, klub przyjaciół, że oni stanowili drużynę poza boiskiem i na boisku, że grali właściwie tylko za takie symboliczne Bóg zapłać, że premia to była najczęściej jakaś czekolada, jakaś bułka z kiełbasą od wielkiego dzwonu, premia pieniężna, która pozwalała na przykład na zakup pary butów. Tak jak powiedziałeś, Polonia była klubem, który miał głównie integrować, miał uporządkować takie pozapracownicze życie mieszkańców miasta. Ale kilku piłkarzy Polonii rzeczywiście wybiło się. Jerzy Kubica, wychowanek Polonii, został później wicemistrzem Polski w barwach GKS-u Tychy. I jeśli chodzi o nazwisko, no to on jest chyba takim najbardziej znanym symbolem tamtej Polonii Tychy. Jak skończył się ten klub? W jaki sposób Polonia, bo wiadomo, że dzisiaj oczywiście jest, istnieje, no ale jest to już klub inny, kobiecy, panie grają w piłkę w barwach Polonii, ale jak się ta Polonia oryginalna, że tak powiem, z lat 50. skończyła? Kiedy w 1971 roku powstał GKS Tychy, stworzony z fuzji klubów z Murcek, z Wesołej i właśnie z Polonii Tychy, najlepsi zawodnicy zasilili GKS Tychy. Polonia jeszcze krótko dogrywała, a później przestała istnieć. W GKS-ie Tychy stworzono również sekcję lekkoatletyczną, do której przeszli zawodnicy Polonii i w ten sposób skończyła się legenda tego klubu. Czyli możemy powiedzieć spokojnie, że GKS Tychy w jakimś tam sensie spadkobiercą tamtej Polonii jest. Jest kontynuatorem w jakiś sposób Polonii Tychy, oczywiście. Dobrze, to idziemy dalej. Idźmy.